Zaczęliśmy dzisiejszy dzień od mega dużego słońca, jest bardzo gorąco. Byliśmy na apelu w bardziej takim miejscu, gdzie jest więcej cienia, nie na placu apelowym. A teraz rozpoczęliśmy zajęcia z Harcerskiej Akademii Umiejętności, gdzie nasi harcerze będą szlifować swoje techniki harcerskie. Przyszliśmy właśnie na punkt do Oliwii, który mieści się w naszej kawiarence, która jest za mną. I patrole mają za zadanie wyszyć i ozdobić swoje mundury i koszulki za pomocą kolorowej muliny. Pierwszym punktem Harcerskiej Akademii Umiejętności jest samodzielne przygotowanie i upieczenie płomyków na ognisku. Nie zabrakło nas również na Tyczynie, gdzie zawsze siedzimy przy obrzędowych ogniskach i śpiewankach, ale teraz w ciągu dnia nasi harcerze budują stosy ogniskowe. Punkcie z Harcerskiej Akademii Umiejętności, ponieważ dziewczyny robią tutaj zajęcia z węzłów, a ja naprawdę uwielbiam węzły. Właśnie jestem na ostatnim punkcie dzisiejszej gry i właśnie tutaj nasi uczestnicy będą się ze sobą pojedynkować w wielkiej bitwie na miecze piankowe. I pogoda nas bardzo rozpieszcza na tym obozie. Leżakujemy, smażymy się na słoneczku, bo praży niesamowicie. Kąpiemy się w morzu, mamy panią ratownik. Woda trochę chłodna, ale idzie się przyzwyczaić i ale jest superowo. Nawet do wody nie będzie. Wróciliśmy z plaży, zjedliśmy pyszną kolacyjkę i naprawdę dzień był dziś niesamowicie gorący i taka kąpiel w Bałtyku wszystkim nam bardzo dobrze zrobiła. A teraz za mną, tak jak widzicie, dzieje się coś niesamowitego, ponieważ ostatnio, jeśli wiecie albo nie wiecie, ale na pewno wiecie, Stan Mielec weszła do Ekstraklasy i my teraz na ich cześć układamy się na ziemi i układamy wielki napis Stan Mielec. Słuchajcie, napis dronem nagrany. Mam nadzieję, że dotrze to do jak największej ilości osób, ale to jeszcze nie jest koniec na dzisiaj, bo teraz mamy czas na integrację i będą wspólne tańce. No i zapomniałam wam jeszcze dodać, że dostaliśmy już nasze koszulki obozowe i są naprawdę prześliczne. I już niedługo wybierzemy się na jakąś wspólną sesję zdjęciową.